No i tak to się odbywa. No, kolejna tajemnicza paczka od Pablo do Flaminga. No, nikt nad tym nie panuje też. Nie wiadomo, kiedy te paczki do niego przychodzą. Nie wiadomo, kiedy będzie otwierał. Odcinki też wrzuca. Nie wiadomo, kiedy im się można spodziewać, także nikt tego nie kontroluje. No i tak, moi kochani, wtorek, 2 marca, godzina 22:30, przyszła do mnie paczka od Pablosa. Także pozdrawiam Cię, Pablo. Wielkie dzięki. Odbierzemy sobie oczywiście tutaj z paczkomatu. Gotowa do odbioru. Otwórz skrzynkę zdalnie, no i szukamy, czy tam się to otworzy skrzyneczka, czy nie. Sam jestem ciekaw, co tam jest. Wielkie dzięki, Pablo. I otwieramy. Pyk. Otwarta paczka. Patrzcie, jaka wielka. Nic, wyciągamy. Jest tak, paczucha. Nic, idziemy na warsztat otworzyć. Zobaczymy, co będzie w środku. No i tak, hejka siemka. Ja oczywiście na warsztacie z paczuszką od Pablosa, a więc wielkie dzięki, Pablo, za tą paczuszkę. No i co? Zabieram się za otwieranie paczuchy, a przed otwarciem zważymy sobie ją wszystkie ciekawości. Bo paczka dość ciężka. Kilo 455 gram, a więc spoko, dobre 8 kilo. Uwaga na bok. Oczywiście nie może się odbyć otwieranie paczki bez użycia noża od Saracena. Pozdrawiamy Cię, Dariusz, i otwieramy z wielkim zaciekawieniem. Jak zawsze, paczki u Flaminga są otwierane na żywo. Także ja też nie wiem, czego się mogę spodziewać w środku. Są emocje, jest zaciekawienie. Cyk. Warstwa ochronna, że tak powiem. Odklejona. I kolejna warstwa. Pyk. No. Będzie z czym walczyć, tak już widzę. Po to już kolejna paczka od Pablosa. Także bardzo się cieszę. I co my tu mamy? Po kolei. No, będzie grubo w mieć, widzę. Upchane. Patrzcie. Takie porządne przewody. Nie ma to tamto. Znajomy temat. No, wielkie dzięki, Pablo. Konkretny kloc. Takie konkretne druty miedziane. No, jestem w szoku. Także to będzie konkretna kopalnia miedzi. Wiaderko to się tutaj momentalnie zapełni. Jeszcze tutaj takie przewody z takimi tutaj elementami, także widzę, i będzie złom, tak? Będzie też złomik. Tak. A więc i kotki też skorzystają. Ściągamy tak. Złącza. Kostki. I tak jeszcze transformatorek. I taki mniejszy. Także wielki dzięki, Pablo, za tą paczuchę. Normalnie mega. Bardzo mi to pomoże po prostu i w rozwoju kanału i w ogóle. Bo to będzie, widzę, odcinek na bogatości. Także jeszcze raz wielkie dzięki, przyjacielu, za tą paczuchę. Wkrótce będzie odcinek, gdzie się przy jednym podejściu do tego wszystkiego dobiorę. Zobaczycie, ile jest, także wkrótce odcinek, którego sponsorem będzie Pablo. No i co, no ja się mega cieszę, jak to się nie cieszy z takiego tutaj towaru. Jest ponad 8 kilo.
Także tej miedziuchy też tu będzie sporo. Możecie już nawet sobie tak obstawiać, ile z tego miedzi wyjdzie, z tych ponad 8 kg paczuchy, no bo ta, ile tam może ważyć ten, to pudełko niewiele, ale te przewody, przekroje są dość duże. Będzie mniejszy odrzut, a dużo, dużo towaru. Zobaczcie, jak ten kabel, no to przecież jest sama praktycznie miedziucha. To też takie różne miedziane śruby, także ho, ho, ho. Będzie ciekawie. A więc zachęcam też wszystkich do komentowania oczywiście pod tym filmikiem. Ile myślicie, ile z tego wyjdzie miedziuchy, ile z tego flaming miedziuchy wykopie. A wkrótce będzie po prostu odcinek i zobaczymy. Zobaczymy, kto był najbliżej. No nic, ja oczywiście bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkowania. Jak nie, no to do w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, zapraszam do oglądania reklam. No i nic, wielkie dzięki oczywiście dla Pabla. No i nic, no kto nie subskrybuje kanału Flaming Recycling, a nie chciałby opuścić właśnie takich ciekawych odcinków, które Was czekają, zapraszam na kliknięcie tutaj tego Flaminga. No i oczywiście na poprzednie odcinki, myślę, że równie ciekawe, tutaj i tutaj. Wpadajcie. Hejka, siemka.